Cześć wszystkim. Chciałem wam powiedzieć taką śmieszną sytuację. Byłem sobie swego czasu niedawno w salonie koreańskiego producenta na S i amerykańskiego producenta na I telefonów. I u panów Koreańczyków spytałem się: proszę pana, ja bym chciał kupić ten najwyższy model waszego flagowca. Każdy pewnie się domyśla, jaki telefon Koreańczyk wchodzi. Proszę pana, my nie mamy tych telefonów, bo klienci wykupili je. Ale zaraz panu sprawdzę, na kiedy może być przyszły model, bo to z magazynu z Polski ciągniemy. I zaraz panu powiem, jak ten, to powiem panu, kiedy ma pan przyjechać po kupno flagowca. Pewno będziecie wiedzieć, o jaki telefon chodzi. I już wam mówię. Gościu podchodzi do swojego stanowiska, klika w komputer, patrzy ze zdziwieniem, patrzy się na mnie, patrzy w komputer. Ja mówię: czy w czym jest, proszę pana, problem? A nie ma problemu, tylko jestem zdziwiony, bo wie pan co, mamy problem. A ja mówię: proszę pana, jaki to może być problem? Nie mamy telefonów w Polsce na magazynach. Ups, nie mamy telefonów. Wie pan, w takim razie ja muszę zadzwonić do kierownika. Wziął telefon, wystukał jakieś numero i zadzwonił. Potem mówił do mnie: wie pan co? Mój kierownik powiedział, że pan, niech się pan, dam panu listę, niech się pan zapisze na tą listę i za 3 miesiące niech pan przyjdzie do tego i tego dnia po odbiór swojego flagowca. Proszę pana, tylko niech pan się zapisuje teraz, bo przed panem też się ktoś zapisał i za panem też będą ludzie. Dobra, wpisałem się na listę, mam wyjebane. Przepraszam bardzo, śniadanie się odbiło. Poszedłem do amerykańskiej firmy sprzedającej telefony na I. I tam mówię to samo. Chciałbym kupić was najlepszy model smartfona flagowego. Ten się patrzy na mnie jak na debila. Proszę pana, nie mamy telefonów. Ja mówię: jak pan nie ma telefonów? Przecież powinny być na wystawie. Nie ma, proszę pana, bo ludzie nas przebłagali. Te dotykane, możliwe, że na nich koronka nawet była na tych telefonach, modele. Przebłagali nas, nawet nam dawali po 500 zł, żebyśmy je im tylko sprzedali, więc sprzedaliśmy. A kiedy, pytam się, kiedy będzie najszybsza dostawa flagowców waszej firmy? Nawet ja nie potrafię panu powiedzieć kiedy i czy w ogóle będzie. Widzicie, to się zaczyna. Jak widzicie, promocje na przykład na Pocophone'a X3 NFC, to się nie zastanawiajcie, kurwa, czy kupić takiego flagowca koreańskiego czy amerykańskiego, tylko bierzcie tego, kurwa, Pocophone'a, bo flagowców już nie będzie. Zapomnijcie o flagowcach, bo już ich nie będzie. Wy ich nie zobaczycie przez dobre kilka lat albo kilkanaście. No sorry bardzo. Wy dobrze wiecie, czy jesteście mądrzymi ludźmi. Moi widzowie są mądrymi ludźmi. Dobrze umiecie czytać, więc wiecie, o czym ja dokładnie mówię. Co to jest na rzeczy? I kto przykręcił kurek w dostawach smartfonów i ogólnie podzespołów elektronicznych, skoro nawet Dacia, producent samochodów, oficjalnie na swojej stronie opublikowali takie informacje, że przestajemy produkować samochody z centralnym zamkiem, ponieważ nie mamy mikrochipów do centralnego zamka. No to teraz praktycznie każdy złodziej, kurwa, może wam otworzyć samochód, bo nie ma chipów. Skoro nie ma chipów, to zastosujcie procesory, kurwa, z telefonów. Takie Snapdragony czy, kurwa, Heliosy. Przecież to jest jeden chuj. Przynajmniej w zasadzie to działa. No. A nie, kurwa, gadacie, że nie ma. W sumie mój kanał miał być poświęcony tematyce komputerowej, a schodzi, kurwa, na globalne rynki dostaw. Ale to jest prawdą.
cały pierdolnik tak naprawdę z przerwaniem szlaków dostaw do Europy z Chin i tak dalej zaczął się kurwa od kanału Sueskiego i tankowca, o Boże, jakiego tankowca, przepraszam bardzo, kontenerowca Evergreen, który zablokował kanał Suezki. Co dziwne, obejrzyjcie sobie wszelkie nagrania, jak dziwnie on to zablokował, bo normalnie to nie wierzę, że kurwa sternik byłby takim debilem, żeby kurwa tak ustawił kontenerowiec, że on specjalnie to zablokował. To było celowe działanie, które miało już dać znać tym, którzy o tym wiedzą, żeby już były zaczęte przerwy w dostawach z różnych, przerwy w dostawach podzespołów komputerowych, jak procesory, karty graficzne, różna elektronika i tak dalej. A po co? Bo mamy być biedni, żebyśmy zużywali mniej podzespołów, żebyśmy zużywali mniej paliw kopalnych i żebyśmy w ten sposób ratowali środowisko. To mamy żyć jak za średniowiecza, żeby środowisko było ratowane. Rozumiem. A czy barany pomyśleliście, że kilka wulkanów, które zaczęło wybuchać na początku 2020 roku, a potem doszło do nich mało miesięcy później do kolejnych obudzeń wulkanów, to nie pomyśleliście, że te wulkany kurwa walą więcej CO2 niż kurwa cały ten przemysł popierdolony? No właśnie. No. No dobra, to było na tyle. Macie mózgi, to pomyślcie też. Ja wam tylko dałem temat, a wy rozkmincie to dalej. Po co to jest rozgrywane? Po co ktoś tu szachuje kurwa asami po stole? Jak to się mówi? Skoro ja byłem w salonie O, drzewo pierdolęło. Gdzie ja byłem w salonie w Warszawie u koreańskiego przedstawiciela kurwa firmy na S, producenta smartfonów, i chciałem kupić ich flagowy model i tego modelu nie ma i nie będzie i nie wiadomo, czy w ogóle będzie w Europie. Mamy tutaj problem, który ja już mówiłem dawno temu. Jeszcze to mówiłem w 2017 roku, że mogą być przerwy w dostawach elektroniki z Chin. I nie tylko. Trafiłem kurwa w dziesiątkę. Miłego dnia.